się 400 wędrowcy zajmujący czołowe lakaty pierwszej dziesiątce i już Państwu ich przedstawię. Patrzę, czy mamy kompletną ocenkę, czy są wszyscy o to oni. Na to, że pierwszym siódmy w tabelach Łukasz Krawczuk ze Śląska Wrocław. Na to, że drugi Marcin Grynkiewicz, LKS Pomorze Stargard Szczeciński. Na trzecim Rafał Omelko, AZS Awol Wrocław, najlepszy w tym sezonie 400-metrowiec w Katowicach 3 dni temu, 46-66. To czwarty Piotr Wianerek, AZS Awol FIS Gdańsk. Na to, że piąty Marcin Jesień ze Śląska Wrocław, czwarty w tabelach Michał Pietrzak, AZS Awol w Katowicach. Na to, że szóstym to drugi zawodnik w tabelach. I to siódmy Łukasz Domagała, AZS AWFIS Gdańsk. Na ósmym Andrzej Jaros, Zagłosu Zamów, zajmuje w tabelach miejsce szóste. Łukasz Majc z Bajoniki to samo, Przypomnę Rafał Omelko, na to, że trzeci 46-66 w tym sezonie, najlepszy rezultat prowadzenia w tabelach najszybszych 400 metrowców w Polsce. Ten wynik uzyskał podczas zawodów, podczas meetingów w Katowicach organizowanych przez tamtejszą Akademię Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki. Na szóstym Michał Pietrzak, na trzecim Rafał Omelko. Dawaj wiatr! I do tej chwili prowadząca dwójkacie, to będzie mocno zaczne. Jeszcze rywalizacja miejsce drugie, pierwsze, piąty, szósty i Rafał Omelko chyba na miejscu, dopiero trzecim. Na piątym Marcin Jeszyn, na szóstym Michał Pietrzak.